jestem ostatnią osobą, która powinna ten głos zabierać tutaj, ponieważ mój wkład w to miejsce jest bardzo znikomy, a można powiedzieć nawet żaden. Ale korzystając z tej obecności tutaj, chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi. Ponieważ kiedy po raz pierwszy zjawiliśmy się w jego gabinecie, przedstawiliśmy nasze prośbę o utworzenia takiego miejsca, pan nas przyjął bardzo życzliwie i nie powitał nas tym sakramentarnym, nie ma pieniędzy. Co zresztą byśmy mogli po prostu zrozumieć, biorąc pod uwagę inwestycje, jakie miasto w tej chwili prowadzi. Także i za to, że pan monitorował cały czas postanowienie tego ośrodka, nawet w rzeczach bardzo, można powiedzieć, prozaicznych, jak podłączenie światła, co było wielkim problemem i trwało bardzo długo. Ale chciałam także podziękować państwu, którzy tworzą zarząd tego osiedla. Bo państwo dokonaliście na tym osiedlu rzeczy wspaniałej. Po prostu to osiedle przestało być blokowiskiem. Przestało być zlepkiem setek mieszkań. Stało się rodzajem takiej wspólnoty, takiego domu. Bo ta inicjatywa, która dzisiaj tutaj podziwiamy, nie jest pierwszą na tym osiedlu. I państwo dobrze wiedzą, że tu było już wiele inicjatyw, że państwo mają jakąś wizję tego osiedla i konsekwentnie ją realizują. I chyba wszystko tutaj nie było powiedziane, ale chciałam wspomnieć, że chyba wszystko zaczęło się od kaplicy świętej Rozalii kilka lat temu, która jak pamiętamy, była taką typową zabawi drogą stojącą w środku chodnika z sypiącym się tynkiem, z wybitymi szybami, z zamkniętymi drzwiami. I państwo po prostu doprowadzili do tego, że to jest taka perełka tego osiedla. Tam się bardzo wiele rzeczy dzieje. To miejsce żyje w tej chwili. I ja państwu dziękuję, bo ja wiem, ile to wymagało trudu. Ile telefonów, ile całowania klamek, ile błagania o różne rzeczy, ile wreszcie pieniędzy, które państwo z własnych kieszeni wydaliście, bo jest to czyn społeczny, ale wiadomo, że państwo kierujecie się tutaj sercem i to jest bardzo ważne. I państwo, którzy po prostu będą tutaj przychodzić do tej świetlicy, powiedzmy, życzę, żeby to miejsce stało się dla państwa drugim domem. Żebyście państwo tutaj znaleźli ciepło, zrozumienie, żebyście umieli po prostu realizować tutaj swoje pomysły, rozwijać swoje talenty, żeby po prostu wasza samotność, niekiedy może choroba, tutaj jakoś po prostu nie dawała tak o sobie znać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.